Cześć, tutaj Gosia Stuczytam i dzisiaj porozmawiamy o seksie. No, nie do końca. Dziś we współpracy z wydawnictwem Świat Książki recenzuję dla Was powieść Konrada Szołajskiego pod tytułem Wisłocka, czyli jak to ze sztuką kochania było. Michaliny Wisłockiej nie muszę Wam chyba przedstawiać, bo jest to ostatnio postać bardzo głośna ze względu na film, który w tym momencie leci w kinach. Równolegle pojawiło się wznowienie jej słynnej książki pod tytułem Sztuka kochania oraz wiele innych pozycji, w tym również właśnie ta powieść, opowiadających o życiu autorki. Jest to powieść biograficzna i sam autor zaznacza, że nie możemy jej brać dosłownie od A do Z, ponieważ wiele faktów zostało tutaj zmyślonych bądź ubarwionych, natomiast sama biografia autorki jest tutaj przedstawiona dosyć wiernie. Akcja powieści koncentruje się wokół problemów Michaliny z wydaniem książki Seks poradnika pod tytułem Sztuka kochania, na które to wydanie nie chciały się zgodzić ówczesne komunistyczne władze. Z tyłu okładki możemy przeczytać, że autor ubiera tę biografię w formę kryminalno-szpiegowską. Ja nie przesadzałabym tutaj z takimi określeniami, chodzi po prostu o to, że autor wprowadza postać młodego esbeka oraz całego biura służb bezpieczeństwa, które rozpracowują Wisłocką i starają się znaleźć na nią jakieś haki, żeby nie dopuścić do wydania powieści. Ten pomysł ma przede wszystkim umożliwić autorowi przedstawienie nam faktów z wcześniejszego życia autorki, wprowadzenie paru postaci, które w momencie wydawania książki już nie miały stałego kontaktu z Wisłocką. I my docieramy do tych faktów, towarzysząc młodemu esbekowi Mrówie, który grzebie w przeszłości Michaliny, aby znaleźć jakieś kompromitujące fakty. Zacznijmy od tego, co w tej powieści cenię i co mi się podobało. Przede wszystkim ogrom materiału zebranego przez Konrada Szołajskiego jest faktycznie imponujący. Autor otrzymał od córki Wisłockiej dzienniki Michaliny, które prowadziła przez praktycznie całe swoje życie i to dosyć barwnie i dokładnie opisywała to, co ją spotykało, więc otrzymał nieograniczony praktycznie dostęp do przemyśleń i do bardzo intymnych faktów z życia swojej bohaterki. Dodatkowo miał możliwość porozmawiania z różnymi osobami, które były w jakiś sposób z Wisłocką związane, z jej przyjaciółmi, współpracownikami i z ludźmi, którzy współpracowali przy okazji wydawania Sztuki Kochania. Bardzo ciekawe dla mnie były fragmenty, które nie były być może najistotniejsze dla całej akcji powieści, ale mówiły, jak wyglądało podejście społeczeństwa w tamtych czasach do spraw związanych z seksem. Bardzo ciekawe dla mnie były fragmenty dotyczące wyjazdów Michaliny, podczas których badała kobiety mieszkające na wsi i uświadamiała im różne sprawy związane z seksualnością, antykoncepcją, macierzyństwem oraz jej batalia z miejscowymi lekarzami, którzy często działali wbrew interesom swoich pacjentek. Niezwykła jest też historia kliniki, którą Wisłocka założyła wraz ze swoim przyjacielem, lekarzem, a która to klinika spłonęła w tajemniczych okolicznościach. No i niewątpliwie elementem biografii Wisłockiej, który wzbudza dużo emocji, choć mnie interesował trochę mniej, jest fakt, że przez wiele lat żyła ona w trójkącie ze swoją przyjaciółką i swoim mężem. Podoba mi się również przedstawienie postaci Wisłockiej, dlatego że nie jest to żadna laurka na jej temat. Ja mogę wręcz powiedzieć, że po przeczytaniu tej książki nie przepadam za Wisłocką jako za osobą. Widzimy kobietę, która ma problemy ze swoją seksualnością, które to problemy przekładają się później na jej małżeństwo, a następnie, kiedy następuje u niej taka ogromna zmiana i taki moment wyzwolenia seksualnego, już właściwie nic poza seksem jej nie interesuje. I Michalina jest przedstawiona tutaj jako osoba, po pierwsze, bardzo monotematyczna, która przy każdych możliwych okazjach rozmawia ze wszystkimi dookoła mniej lub bardziej znanymi osobami o seksie. Mamy tu taki przykład redaktorki Sztuki Kochania, która miała pomóc przerobić tekst w taki sposób, żeby władze wyraziły zgodę na publikację i którą Wisłocka lekceważy do momentu, kiedy się okazuje, że ta redaktorka ma bardzo barwne życie seksualne i rozległe doświadczenia w tym temacie, tak jakby niczym innym nie była w stanie jej zaimponować, ani studiami, ani zdolnościami redaktorskimi, liczy się tylko to, z kim sypia i w jakich konfiguracjach.
Wisłocka jest też porywcza i kutliwa. Nie jest to zdecydowanie postać, którą łatwo jest lubić, chociaż jej batalia o uświadamianie Polaków i o pomaganie kobietom jest godna podziwu. Bardzo doceniam, że ta postać jest opisana w taki sposób, dlatego że autor Konrad Szołajski, z tego co tutaj wyczytałam, przyjaźnił się z Wisłocką i nie byłoby niczym dziwnym, gdyby w jakiś sposób próbował ten jej obraz załagodzić czy wybielić. Chociaż kiedy zobaczymy różne publiczne wypowiedzi Michaliny Wisłockiej, to widzimy, że ona niespecjalnie próbowała się kreować na kogoś, kim nie jest. Także myślę, że jej charakter został tutaj dość dobrze oddany. No i teraz przechodzimy do tego, co mi się nie podobało, a również było tego sporo. Przede wszystkim pierwsze pytanie, które pojawiło się w mojej głowie w trakcie czytania tej powieści, było takie, dlaczego to w ogóle jest powieść? I autor na to pytanie odpowiada w posłowiu, że tak jakoś naturalnie w momencie, kiedy zbierał te teksty, spisywał pewne rzeczy, to zaczęło mu się to układać w fabułę. Ja tutaj nic naturalnego w tym nie widzę. Mam wrażenie, że autor strasznie męczy się z tą formą, którą sobie narzucił. Gdyby to był reportaż, albo po prostu biografia, mam wrażenie, że wypadłoby to dużo, dużo lepiej. Przede wszystkim postacie, które są prawdziwe, takie jak Wisłocka, jej redaktorka, jej wydawca, są nakreślone, tak jak już powiedziałam, dość dobrze. Natomiast wszystkie postacie fikcyjne są nakreślone strasznie grubą kreską i wypadają bardzo naturalnie. Wszyscy urzędnicy, esbecy są jak wyjęci z filmu Miś. Jest to taki PRL w karykaturze. Ja rozumiem, że to wprowadza do powieści element humorystyczny i że tamta władza faktycznie miała w sobie dużo komicznych elementów, ale nie jest to najlepiej zrobione. Bohater, za którym podążamy, czyli młody, niedoświadczony esbek, jest postacią bardzo papierową, ale to i tak nic w porównaniu z jego żoną. Jak się możemy domyślić, ma on problemy małżeńskie. Zresztą wszyscy urzędnicy i wszyscy esbecy w tej książce mają jakieś problemy z seksem. Jego żona jest wiecznie nadąsana i niezadowolona, ma pretensje o to, że mąż za długo pracuje, w łóżku im się nie układa, a jeszcze dodatkowo są takie elementy, które mają podkreślić, że jesteśmy w PRL-u, czyli na przykład dialogi z żoną wyglądają w ten sposób, że ona wchodzi i mówi, że rzucili cytryny albo coś w tym stylu, podkreślając, że w takim właśnie momencie historycznym się znajdujemy. Takich nienaturalnych scen, zwłaszcza w pierwszej połowie powieści, jest dość sporo. Przeczytam Wam przykład. Nasz bohater przychodzi do swojego przełożonego, który każe mu znaleźć jakieś haki na Wisłocką, a on mówi, że ma z tym pewne problemy. Wasza sprawa, ale skoro są naciski, to wiecie, niech fachowcy, może lekarze, a najlepiej profesorowie napiszą recenzję, że to słabe, źle pomyślane i tak dalej. Żeby była naukowa podkładka, jasne? Coś jeszcze macie do mnie? Nowe hasła przyszły do zatwierdzenia. Wrona podał kartkę. Program partii programem narodu. Tak, to jest dobre. Polak potrafi, to nawet lepsze. Widzicie, można zwracać się optymistycznie do ludzi bez żadnych świństw. Ja widzę potencjał komiczny tej sceny, ale dlaczego to akurat muszą być te najbardziej znane hasła, które właśnie w tym momencie zostały wymyślone? Dlaczego nie może to być jakaś refleksja tego urzędnika, a tutaj w momencie rozmowy o książce Wisłockiej przychodzi hasło Polak potrafi, właśnie wtedy zostało wymyślone. To jest wszystko bardzo sztuczne, zresztą podam Wam następny przykład, który sobie zaznaczyłam. Michalina zamyśliła się nad swoim losem wiecznie niedocenianego lekarza-badacza. Musiała wciąż udowadniać, że potrafi myśleć i ma prawo do wyrażania swoich niekonwencjonalnych, odkrywczych, ale często nieakceptowanych poglądów. Poglądów odrzucanych nie tylko przez zacofane obyczajowo społeczeństwo, żyjące wedle partyjno-kościelnych reguł, ale także, co jeszcze bardziej przykre, przez oportunistyczne środowisko naukowe, według jej obserwacji dbające przede wszystkim o etaty i premie, a nie specjalnie zainteresowane nowymi pomysłami i śmiałymi teoriami tłumaczącymi zagadki otaczającego świata. Marzenia o byciu Marią Skłodowską-Curie wydały się teraz Michalinie tak infantylne, że aż się uśmiechnęła. Kiedy je snuli przed wojną, byli oboje ze Stasiem naiwnymi dzieciakami. Takich idealistów to ze świecą szukać. Tyle, że kilkadziesiąt lat później ona nadal próbuje realizować ich życiowy plan, pisząc popularno-naukową pracę o seksie, opartą w dużej mierze na własnych pionierskich badaniach i prywatnych doświadczeniach. Ale jakoś nikt nie chce tej książki w Polsce wydać. Nie mam pojęcia, co myślał autor, wstawiając taki fragment, w dodatku bardzo pretensjonalnie napisany, bo rozumiem, że te dzienniki Wisłockiej są takie dosyć infantylne i pensjonarskie i kiedy są tutaj cytowane, to jak najbardziej ma to rację bytu, ale tego typu opis doświadczeń bohaterki, która patrząc przez okno rozmyśla na temat
tezy zawartej właściwie w tej powieści, jest to zabieg zupełnie zbędny i niepasujący do powieściowej formy. I tutaj znajdziemy sporo takich kwiatków, przy czym mam wrażenie, że więcej w pierwszej połowie powieści. Albo autor w trakcie pisania pewne rzeczy wypracował, albo ja się po prostu przyzwyczaiłam do tego stylu, bo zdecydowanie druga połowa tej książki drażni mnie mniej niż pierwsza. Nie chcę się jakoś strasznie pastwić nad wykonaniem tej powieści, bo widzę tutaj pracę włożoną przez autora i uważam, że na przykład kompozycja i cały ten pomysł z SB jest całkiem niezły, gorzej wygląda wykonanie. I to, co mnie najbardziej dziwi, to fakt, że autor jest reżyserem i to w dodatku specjalizującym się w dokumencie, więc wydawałoby się, że absolutnie naturalną formą dla niego będzie reportaż. I gdybym dostała tę książkę w formie reportażu, myślę, że byłabym dużo bardziej zadowolona niż z tej powieści, w której co pewien czas zauważałam potknięcia. Podsumowując, jeżeli chcecie poznać historię Michaliny Wisłockiej oraz kulisy wydania jej książki Sztuka Kochania, to w tej powieści znajdziecie naprawdę bardzo dużo informacji na ten temat i sporo niezłego materiału. Natomiast jeżeli lubicie dobrze skrojoną literaturę, to w przypadku tej powieści musicie nieco obniżyć wymagania. Zaznaczam też, że nie widziałam filmu, więc nie mogę tutaj zrobić żadnego porównania. Podejrzewam, że treść jest dość podobna, ale to musicie już sprawdzić sami. I jeszcze jedna rzecz, o której Wam nie mówiłam, a myślę, że jest dość ciekawa. To jest egzemplarz Sztuki Kochania, który od zawsze stał u mnie w domu i jest to wydanie z lat 80. Jeżeli zestawimy je z okładką powieści Szołajskiego, to widzimy, że jest tutaj takie wyraźne nawiązanie do tej właśnie szaty graficznej, do tego wydania, co mnie osobiście bardzo się podoba. Od razu zaznaczam, że tej książki jeszcze nie czytałam i jakoś po tym intensywnym spotkaniu z Wisłocką w formie powieściowej nie miałam ochoty na czytanie jeszcze dodatkowo poradnika Sztuka Kochania, ale kto wie, może kiedyś w przyszłości po to sięgnę. I to już wszystko na dziś. Za powieść bardzo dziękuję wydawnictwu Świat Książki, a wy dajcie znać, czy interesuje Was postać Michaliny Wisłockiej, czy widzieliście film, czy zamierzacie przeczytać książkę, albo już ją czytaliście. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!